Bracia i siostry, przeżywamy dzisiaj drugi dzień naszego pielgrzymowania. Gromadzimy się w jeziórce, przy cmentarzu. To wszystko nam jakoś podpowiada o tym, że jest Kościół tu na ziemi, Kościół, który pielgrzymuje, w którym my uczestniczymy, doświadczamy. Jest Kościół w oczyszczeniu, którym podlegają wszyscy nasi drodzy zmarli. I jest Kościół w chwale, ten na końcu. Wszystko nam się jakoś układa, pokazuje pewien kierunek. Witam wśród nas w sposób szczególny księdza proboszcza, kanonika parafii Jeziórka, księdza Wojciecha Kołakowskiego. Oraz parafian, którzy przybyli na tą Najświętszą Eucharystię. Zapowiadał swoją obecność również pan wójt gminy Pniewy, pan Wiesław Nosiłowski. Witamy go bardzo serdecznie. Najświętszej Eucharystii przewodniczy ojciec definitor generalny naszego zakonu, ojciec Mariusz Tabulski, przewodnik grupy Dziesiątki Niebieskiej. Homilię wygłosi ksiądz Grzegorz Rajs, przewodnik Dziesiątki Białej. Intencje księża i ojcowie sprawują tą Najświętszą Eucharystię w intencjach, które powierzyliśmy im na etapach, na odpoczynkach. To wszystko włączamy w tajemnicę Misterium Eucharystii. Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Marii Pannie przedziwną pomoc i obronę. Spraw łaskawie, aby za stawiennictwem naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała w pokoju. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Śpiewajcie słyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić. Wydajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic, prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie. Następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Tutaj z góry od ołtarza jest piękny widok na Was i miło jest patrzeć, jak
Ewangelia, jak to Słowo Boże, które przed chwilą przeczytaliśmy, wypełnia się tu i teraz. To Jezus przyprowadził każdego z nas na to pustkowie, aby do nas mówić, aby dać nam pokarm siebie samego, najlepszy chleb. Ale też to Słowo objawia trudną prawdę również o nas. Bóg, który wyprowadził Izraela, uwolnił go z niewoli egipskiej, wykonał wielkich cudów dla niego, dla każdego Izraelity, przestaje dostrzegać dobro, nie widzi, jest ślepy. Mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą. Bóg ich wyprowadził przez Morze Czerwone, uratował przez faraonem i jego wojskiem przed innymi obcymi narodami, dawał im mannę, a oni narzekają. Mówi Słowo Boże, że siadali przed namiotem całymi rodzinami i zaczynali biadolić. Jacy to my jesteśmy biedni. Wspominają tylko zło. Tam w Egipcie to mieliśmy ogórki, melony, cebulę, czosnek. A tutaj jesteśmy wycieńczeni. Nie mamy nic. Nie widzimy niczego prócz manny. Narzekają. To zło jest jak nowotwór z przerzutami. Przerzuca się z namiotu na namiot, z rodziny na rodzinę, czyniąc wielkie zło. I mówi autor natchniony, że nie spodobało się to Mojżeszowi, że nie spodobało się to Panu Bogu. Jest to bólem Boga, bo On kocha każdego i chce nakarmić, chce dobra. On jest naszym obrońcą. On zawsze przy nas jest. I to, jak mamy postępować, pokazuje nam Jezus Chrystus w tej Ewangelii. On daje tym ludziom, którzy przyszli dosłuchać słowo życia, mówi do nich, dając im dobrą nowinę, uzdrawia wszystkich chorych, a potem karmi ich chlebem i rybami. A wydawałoby się, że znowu można narzekać, bo przecież tylko 5 chlebów i tylko 2 ryby. Mamy tak mało, ale Pan Jezus to rozmnożył, posługując się swoimi uczniami. Mówi, wy dajcie im jeść. I tego jedzenia jest coraz więcej. Ale Jezus też błogosławi Boga, swojego Ojca. Dziękuje Mu, wierząc, że będzie tego pokarmu w obfitości. I to jest właśnie Eucharystia. Eucharystia jest dziękczynieniem, jest uwielbieniem. Tutaj uczymy się dziękować. Kiedy jest mi źle i chce mi się narzekać, to Jezus daje mi siłę, żebym się oderwał od swojego egocentryzmu, od swojego egoizmu, żebym dzielił się z innymi. Kiedy nie umiem przebaczać, to On przecież modli się we mnie, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. On daje mi moc. On też uczy mnie kochać drugiego człowieka, śpieszyć ku pielgrzymom, ku innym ludziom. Od Eucharystii uczymy się dziękczynienia. Kiedy spożywamy posiłek, to najpierw czynimy znak krzyża, modlimy się przed posiłkiem i tak samo czynimy to po posiłku. Ale wzorem jest tutaj Eucharystia. Tego się uczymy od Eucharystii. Taki jeden przykład, o już opowiadałem w mojej grupie, ale coś, co bardzo poruszyło kiedyś moje serce tutaj na pielgrzymce i wspominałem też to dobro. Jak my wspominamy czasami zło, o tym, co się coś złego wydarzyło, tak ja zawsze, kiedy dochodzę do Tarczyna, wspominam sobie pewną historię, która się dla mnie wydarzyła. Otóż pewnego razu przyszła do nas pewna kobieta ze swoją córeczką, malutką, i mówi, proszę księdza, moja córka wyprowadziła się ze swojego pokoju. Najpierw ten pokój posprzątała i mówi, to jest pokój dla pielgrzymów. I zawsze mnie pyta, dlaczego my nie przyjmujemy nikogo, ale w tym roku postanowiła, żeby ktoś, jakiś pielgrzym zamieszkał.
przygotowali też posiłek i prosili, żeby ktoś tam przyszedł. Mała dziewczynka, małe dziecko, ale jakże wielkie serce, które otworzyło się dla drugiego z wielką hojnością i błogosławieństwem. I drugi przykład prostego człowieka, który słyszałem, który był parkingowym i bardzo kochał swój zawód, który polegał na tym, że kiedy przyjeżdżały samochody na parking, to on podnosił szlaban, wpuszczał, a potem wypuszczał. I mówi, to jest moja ukochana praca, bo mam kontakt z ludźmi, bo kiedy ktoś przyjeżdża, to ja patrzę na tego człowieka i błogosławię go w sercu. Życzę mu dobrego dnia. Mówię, niech ci Pan błogosławi i modlę się za niego. Chcielibyśmy dzisiaj usłyszeć to słowo. Odrzućmy wszelkie narzekanie, krytykę. Niech ta Ewangelia wypełnia się w nas całkowicie na wzór Jezusa Chrystusa i na wzór Maryi, która wielbiła Boga za wielkie rzeczy, które On uczynił w jej życiu. Niech się i tak wydarzy w Twoim i w moim życiu. Amen. Za wstawiennictwem Maryi, przyczyny naszej radości, módlmy się za dobrodziejów i przyjaciół warszawskiej pielgrzymki pierwszej, w szczególności za księdza proboszcza i parafian w Jeziórce, aby Bóg obdarzył ich błogosławieństwem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Za wstawiennictwem Matki Dobrej Rady, módlmy się za służby pielgrzymkowe, aby posługą uwielbili Boga i Maryję. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za wstawiennictwem Maryi, pocieszycielki strapionych, módlmy się za duchowych pielgrzymów, chorych i potrzebujących, aby doświadczali miłości Boga oraz wsparcia drugiego człowieka. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało. W soku wielu winnych grąb pochodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarno, tak niech miłość złączy nas ofiar. Kropel wiele, tak nas Chrystem swoim złącz to ściele. Wszechmogący Boże, wejrzyj litościwie na modlitwy i ofiary swojego ludu i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski spraw, abyśmy się stali sami wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Naprawdę godne to i sprawiedliwe. Słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze dziewicy. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Awesome.
pełni szczęścia i wdzięczności, wznosząc nasze ręce, zaśpiewajmy modlitwę, której nas nauczył sam Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni jesteśmy wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem do Tobie, abyś przyszedł do mnie, ale błogosławię to słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Rodzico, Dziewico Maryjo. Bogu Rodzico, Dziewico Maryjo. Nasza Matko i Królowo. Nasza Matko i Królowo. Wyniesiona na wyżyny nieba. Wyniesiona na wyżyny nieba. Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski. Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski. Prosimy, by prosimy. Jubileusz 300-lecia koronacji. Prosimy, by jubileusz 300-lecia koronacji Twojego jasnogórskiego wizerunku odnowił w każdym z nas. Twojego jasnogórskiego wizerunku odnowił w każdym z nas. Cześć i ufność wobec Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cześć i ufność wobec Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania. Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania. Oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim. Oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim. Niech nasze przemienione życie stanie się. Niech nasze przemienione życie stanie się. Żywym diamentem Twojej korony wyniesienia i chwały. Żywym diamentem Twojej korony wyniesienia i chwały. Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga. Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga. I stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia. I stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia. Pragniemy odnowień w wierze, nadziei i miłości. Pragniemy odnowień w wierze, nadziei i miłości. Żyjąc według zasad Ewangelii razem z Tobą. Żyjąc według zasad Ewangelii razem z Tobą. Uwielbiać Trójcę Przenajświętszą. Uwielbiać Trójcę Przenajświętszą. Amen. Na zakończenie pragnę podziękować księdzu kanonikowi Wojciechowi oraz parafianom tutejszej parafii za ciepłe, miłe i smaczne przywitanie. Kochani, ja chciałbym również serdecznie podziękować moim parafianom, ale chciałbym również podziękować wszystkim pielgrzymom za to, że modlicie się za nas i my tę modlitwę czujemy. I o tę modlitwę gorąco prosimy. Już dzisiaj zapraszam za rok, 7 sierpnia 2018 roku. Nasza Matka Boża Jeziórkowska z naszego sanktuarium w Jeziórce wędruje razem z wami i cieszę się, że ona jest taką przewodniczką na tej drodze do Matki Bożej Jasnogórskiej. Serdecznie zapraszam. Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy. Słowa uznania kieruję również pod adresem włodarzy gminy Pniewy, pana wójta, za pomoc i współpracę w organizacji pielgrzymki na terenie tutejszej gminy. Kilka ogłoszeń takich szczegółowych. Przed rozpoczęciem mszy świętej spotkałem takie dwie młode pątniczki, Maję i Pole, które pielgrzymują po raz szósty z babcią. I zapytałem, jaki jest ich motyw pielgrzymowania. Muszę powiedzieć, że byłem zdumiony. Po pierwsza odpowiedź, idą, bo jest taka tradycja. Idą, bo Maryja jest naszą Królową i idą dlatego, że jest Matka Boża. Niesamowite. Gratulujemy rodzicom babci, która wprowadziła młode dziewczynki na pątniczy szlak.
Bracia i siostry, przeżywamy w tym roku 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej. Idziemy w intencji ogólnej tegorocznej pielgrzymki, dziękując Panu Bogu za dar Maryi, za i królowanie i prosimy o dalszą Bożą opiekę nad naszą Ojczyzną, Kościołem i każdym z nas. Dobrze, życzę błogosławionego dnia i błogosławionego pielgrzymowania. Prosimy o błogosławieństwo. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Druga, która ma być kościela, więc wszyscy z dwójki idą na duszkówko. A ja bardzo proszę, żeby nie opuszczać placu, tylko wychodzimy ze swoimi grupami, kochani. Proszę bardzo, pani też, żeby było komu nosić kubek.